Od poniedziałku się odchudzam. Diety zawsze zaczynają się w poniedziałek. Dlaczego? Poniedziałki i tak są koszmarne. Pierwszy dzień po weekendzie i najmniej produktywny dzień w ciągu całego tygodnia. Ale i tak chcemy wierzyć, że poniedziałek to jest dzień naszego odkupienia. Zawsze obiecujesz sobie, że zaczniesz od nowa w poniedziałek. Od poniedziałku zacznę jeść więcej warzyw, od poniedziałku zacznę ćwiczyć, od poniedziałku przejdę na dietę, od poniedziałku będę jadła mniej słodyczy, od poniedziałku się odchudzam. Obok nowego roku poniedziałek jest najpopularniejszym dniem, kiedy wszystko zaczynam od nowa. A co z pozostałymi dniami tygodnia? Dlaczego nie możesz zacząć dbać o siebie już właśnie dziś? Musisz czekać do poniedziałku? To stawia poniedziałki pod ogromną presją. Ale kiedy wszystko od nowa zaczynam od poniedziałku, to przecież jeszcze mogę sobie pofolgować. Mam weekend. Żadnych diet, zero restrykcji, zakazów i nakazów i jedzenie do bólu, bez poczucia winy. Bo przecież od poniedziałku wszystkie moje problemy się rozwiążą. Ale to nieprawda. To twoje oczekiwania, które zrzucasz na garb twojego ciała. Za twoje decyzje, za twoje wybory, za to, jak wyglądasz, jesteś odpowiedzialna tylko i wyłącznie ty sama. Znam wiele kobiet, które schudły 5, 10, nawet 30 kg i nadal są nieszczęśliwe i sfrustrowane. Schudnąć wcale nie jest trudno. Przy dobrej motywacji i determinacji zwykle się to udaje, ale najtrudniej jest utrzymać wagę. Bo kiedy odchudzanie odbywa się tylko i wyłącznie na poziomie technicznym, nie idzie za tym w ślad taka wewnętrzna nasza zmiana, ono jest po prostu niemożliwe. Kiedy kobiety rozpoczynają proces odchudzania, mają ogromną nadzieję, że oto wszystkie ich problemy życiowe się rozwiążą, ponieważ wszystkiemu winna jest ich nadwaga. A to nieprawda, kiedy nagle okazuje się po jakimś czasie, że nadal mają te same kompleksy, nadal mają niskie poczucie własnej wartości, nadal się nie lubią, nadal odrzucają swoje własne ciało. Książę na białym koniu nie przyfrunął, nie zmieniłam pracy i moje życie się nie zmienia. I co w tym momencie się dzieje? W tym momencie zaczynam znowu wracać do swojego błędnego koła. Co zaczynam robić? Znowu zaczynam jeść, bo to jest, jak się okazuje, jedyny pocieszyciel i jedyny przyjaciel w moim życiu. Nie win się, tylko przewartościuj swoje cele. Zastanów się, ile dziedzin twojego życia zostało z boku tylko dlatego, że nakładasz na siebie taką ogromną presję. To, co jest najważniejsze, to twoja świadoma decyzja. Że chcesz to zrobić, że chcesz to zrobić dla siebie, nie od poniedziałku, nie za tydzień, nie za dwa, ale właśnie od dziś. I teraz, kiedy leży przed tobą twoje ukochane ciastko, musisz podjąć tą decyzję, nie w poniedziałek. Zjeść je, czy nie zjeść? Możesz, nikt ci tego nie zabroni, wyłącznie ty sama możesz to zrobić. Ale czy musisz i czy chcesz? I czy zjedzenie tego ciastka przybliży cię do twojego wymarzonego celu?